Kiedy picie staje się szkodliwe? Możemy mówić o piciu szkodliwym, jeżeli w teście Audit, który udostępniłem w innym moim filmie, masz pomiędzy 16 a 19 punktów. O piciu szkodliwym mówimy też wtedy, kiedy twoje picie nie spełnia kryteriów uzależnienia, a więc masz mniej niż 3 objawy uzależnienia od alkoholu. W ICD-11 szkodliwe używanie określa się jako wzór picia alkoholu, który powoduje określone straty zdrowotne, somatyczne lub psychiczne. Jednak w tej grupie mieści się także stosowanie przemocy i samouszkodzenia, które wymagają interwencji medycznej. Istotne jest też to, że te szkody nie powstają po jednorazowym piciu, ale są efektem wielorazowego, powtarzanego upojenia alkoholowego albo regularnego picia dużej ilości alkoholu. Zgodnie z samą definicją picia szkodliwego mówimy o nim wtedy, kiedy szkody te są już zauważalne, chociaż niekoniecznie przez Ciebie, ale są jasne, widoczne i oczywiste dla innej osoby. Wspomniane szkody i straty mogą dotyczyć różnych dziedzin Twojego życia. Mogą dotyczyć problemów zdrowotnych, wątroba, trzustka, nadciśnienie tętnicze, trudności w relacjach, gdy Twoi bliscy zauważają problem, kłopoty w pracy, różne trudności, utrata szansy na awans, czy degradacja, albo nawet kiedy picie przeszkadza Tobie w normalnej pracy, na przykład w koncentracji uwagi. Szkody te mogą również dotyczyć sytuacji materialnej, kiedy tracisz pieniądze, gubisz te pieniądze, wydajesz zbyt dużo na alkohol. Szkody mogą dotyczyć też problemów psychicznych, a więc kiedy masz wahania nastroju, silne napięcie, lęk, wyrzuty sumienia, czy poczucie winy albo wstyd. Jednocześnie pamiętaj, że każdy z nas jest inny, a więc te straty mogą dotyczyć różnych stref, różnych osób, ale też mogą mieć różne nasilenie. Dla kogoś bardziej wyraźne będą straty zdrowotne, u kogoś innego bardziej trudności w relacjach czy sytuacji zawodowej. To tyle, jeżeli chodzi o krótkie omówienie szkodliwego picia. Jeżeli jesteś zainteresowany, możesz skorzystać też z testów przesiewowych, w tym testu Audit, do którego link umieściłem w opisie filmu na temat objawów uzależnienia. Jeżeli obejrzałeś film i zrobiłeś to do końca, to być może w Twojej głowie zapaliła się lampka ostrzegawcza i szukasz informacji o uzależnieniu. Idź za tym głosem. Pozdrawiam Cię, Darek Dopierała.